Okej, jesteśmy z powrotem. Dajcie znać, czy wszystko widać i słychać dobrze, bo coś mi spadła jakość i nie wiem czemu. Jakość połączenia w sensie. Mam nadzieję, że się ogarnie. Będziemy mogli normalnie grać. A ja sobie tutaj luknę w ten ekwipunek. Chociaż tutaj nie mam raczej lepszych rzeczy. Obecnie i tak mam najlepsze. No, trochę szkoda, mogłam w sumie wziąć jakiś pancerz. To temu Garusowi chyba damy ten omniklucz. Niech się cieszy. To ty, Karus, mogłeś nosić szturmowe i snajperskie. Ale nic lepszego... Nie, aha, bo to jest ten karabin typ. Jest taki średni, bo nie można nic w niego wsadzić. Dać słychać, spoko jest. Okej. No to dobrze. I tak nic ciekawego. O, ona też ma lepszy klucz. Nic ciekawego nam tu nie poleciało, z tego co widzę. No dobrze. Dobra, skoro... No tutaj chyba i tak nic nie ma już na tej stacji, nie wiem. Nie chcę mi się szukać. Nie chcę mi się ofukać. Nie mogę w to uwierzyć. Zawdzięczamy ci życie, ale... Balak uciekł. Prawdę mówiąc, myślałam, że pozwolisz nam umrzeć. Że nas poświęcisz. Ja jestem z tych dobrych. Z tych dobrodusznych. Mam takie mięciutkie serduszko. Wtedy nie byłabym lepsza od Batarian. Poza tym Balakowi nie ujdzie to na sucho. Teraz wiem, kim jest. Nie może uciekać w nieskończoność. Mówisz jak mój brat. Zawsze był taki uparty. Niezależnie od wszystkiego. Balak zabił twojego brata? Tak. Aron. Aha. To on przekonał mnie, by dołączyć do tej ekipy. Mówił, że czeka nas przygoda. Czyli wtedy, jak strzelał do... Nie chcę być nieuprzejma. Tego gościa za jej plecami. To był jej brat. Masakra. Że też ona miała w sobie tyle silnej woli, żeby odmówić mu powiedzenia, wiecie, kto wyłącza te silniki. I w ten sposób zamordowała swojego brata. Nie wiem, czy byłabym w stanie. W sensie, jak wielu ludzi jest w stanie zrobić coś takiego. To są każde zakończenie w innej grze. Ej, Sefa! Jesteś niemiły. Z masakra po prostu. Rozumiem. Dużo wycierpiałaś. Nie będę już przeszkadzać. Dzięki. Czekaj. Nawet nie wiem, jak się nazywasz. Jestem Widman. Komandor Shepard. Wywiad i działania militarno-obronne. Dziękuję, komandorze Shepard. Naprawdę. Nie mam w stanie, bo nie masz brata. Ej! W sensie, jakbym miała. No przecież to jest... Nie wiem, no... Ktoś, kto jest z rodziny i w ogóle, jeśli oni mieli jeszcze taką dobrą relację między sobą, to tym bardziej jest to, no, ciężkie, żeby podjąć taką decyzję, jaką ona podjęła, no. Tak, dam ci spokój, ale jeszcze cię zapytam o parę rzeczy, nie? Powiedz mi o Batarianach. O co im w ogóle chodzi? Nie sądzę, żeby wiedzieli. Kiedy przybyli, mówili coś o zabraniu nas na swój statek. Chcieli nas sprzedać w niewolę. Wszystko się zmieniło, kiedy pojawił się Balak. To był jego pomysł, żeby zmienić trajektorię asteroidy.
Podobno taka jest wola batariańskiej rebelii. Cokolwiek to jest. Podążali za nim, ale nie sądzę, że wszyscy są takimi fanatykami jak on. No, no już jednego spotkaliśmy, nie był takim fanatykiem. Proszę. Sepa, jesteś niemiły. Wykazałaś się ogromną odwagą, Kate. Ryzykowałaś życie. Upór i determinacja. To u nas rodzinne. Mój ojciec służył w przymierzu jeszcze na ziemi. Pewnie byłby rozczarowany. W końcu żadne z jego dzieci się nie zaciągnęło. Przepraszam, ja... Ja tylko... Czyli w sumie była przygotowana chyba głównie dzięki temu, że pochodziła z rodziny takiej wojskowej. Przynajmniej tak to wygląda. Tylko czy psychicznie można być na to przygotowanym? O, wiem, przepraszam za motory. Boże. W jaki sposób asteroida dotarła aż tutaj? Nikt się nie zorientował? Asteroida miała przybyć za dzień lub dwa. Balak ją przyspieszył. Ta skała jest pełna cennych minerałów, ale znajdowała się za daleko od Terra Nova, by móc czerpać z niej jakikolwiek zysk. Zamontowaliśmy więc silniki fuzyjne i zawróciliśmy ją. Wszystko szło sprawnie, dopóki... Doprowadzimy wszystko do porządku. Cóż, prawie wszystko. No dobrze, wiele przeszłaś. Nie będę ci przeszkadzać. Trzymaj się, Kate. Dobrze, komandorze. Do widzenia. Do widzenia. Jezu. Hi, tam jest Kate i można z nią pogadać. Jeszcze jakiś naukowiec tu jest. Dziękuję. Już myślałem, że jest po nas. Nie, no to chyba wszystko. Nie wiem, czy jest tu coś jeszcze do ogarnięcia. Tu można gdzieś wejść. Nie pamiętam. No to były wszędzie tylko te bomby. Jeszcze tam na górze całkiem nie byliśmy, ale to nie wiem, czy było tam coś godnego, co wygraliśmy. No uratowaliśmy świat. A byliśmy tu chyba. Uratowaliśmy świat, dostaliśmy Omni Klucz za to. No znaczy ja wybrałam sobie nagrodę Omni Klucz. Każdy może wybrać coś innego, bo... Nie wiem, czy zauważyłeś, Seba, ale był wybór nagrody. Więc no, to tyle. Nie wiem, czy może być coś jeszcze cennego z tego doświadczenia, jakim jest to DLC. No nie jest jakieś super nadzwyczajne. W jakby kolejnych częściach były lepsze DLC niż tutaj. No ale jakieś jest. Jak ja mam stąd wyjść teraz? Przepraszam bardzo, bo ja nie wiem. Co to było wyjście? Jakaś mapa. Do cel. Gdzie jest na dolny poziom. To nie było warto. Jezu, Seba. Jak żeśmy tu weszli w ogóle? Nie pamiętam. Wygraliśmy życie. No to żeśmy byli. Żeśmy stamtąd chyba jakoś przyszli. Tu chyba tą dziurką. O, tą dziurką. Simon. Simon mówi. Nawet nie wiesz, jak bardzo udało ci się pomóc nam wszystkim. Dobra. Wychłodzimy. No i teraz chyba możemy wrócić na Normandię, no. Zrobiliśmy chyba wszystko, co tu było do zrobienia. Także... FF. Wracamy! Będziemy mogli zrobić parę zadań pobocznych. Jeszcze.
Jak się połączę, to jeszcze ktoś będzie chciał ze mną gadać, czy już nie? Chyba nie. Mogę jeszcze lecieć do utopii. No dobra, a ktoś będzie chciał z nami gadać na Normandii na przykład, może? Z czym kojarzy mi się ta Normandia? Ojej, nie wiem. No nie wiem, nie wiem, czy Joker ma coś do powiedzenia w stosunku do DLC. Mam wrażenie, że chyba nie, ale... Hej, komandorze, potrzebujecie czegoś? Nie. Muszę już iść. Jasne, na razie. No nie, chyba wszyscy mają tylko teksty do podstawowej wersji gry, a nie do DLC. I tak naprawdę niestety nikt nam nie powie, co sądzą o asteroidzie i Batarianach. Za dużo bym chciała, prawda? Cześć, Kajdan. Potrzebujesz czegoś, komandorze? Próbuję tylko poznać członków załogi. Jakieś uwagi? Zmarnowałem już dosyć twojego czasu, komandorze. Nie mogę się doczekać. Nie chcę ze mną gadać. Widzisz, Seba, Kajdan się na nas pochnął, już nie chce z nami gadać. Nie chce mi się z Ashley. Shepard? Rex? Nie, no dobra, to nie ma sensu raczej, ale... Zajrzyjmy do niego. Szukacie zaopatrzenia, komandorze? Zobaczmy. No pewnie, komandorze. On już ma tutaj w ogóle dziewiątki w tym sklepie. Najgorsze, że nie mogę porównać średniego pancerza dla Kroganina. I nie wiem, czy jest dobry, czy nie. Masz tu dziewiątki w sklepie, ale nic ciekawego dla mnie tak naprawdę. Jakieś karabiny snajperskie tylko. Nie wiem, jaki Wrex ma ten pancerz. Wrex, jaki ty masz pancerz? O, tu nie mam jakiś pancerz. Masz najemnika 7. 52-312. Szukacie zaopatrzenia, komandorze? Zobacz. No pewnie, komandorze. No tu skorpiona. Nie, no to on ma lepszy. Bez sensu. Wolę ten kwartermistrz jest do dupy. Trochę. Nic ciekawego u niego nie można kupić. Przypomniałam na nazwisko Niezapominajka, to moglibyśmy mówić, zmarnowaliśmy już dosyć swojego czasu, Niezapominajka. No, to prawda. Ale to też dlatego jakby tutaj nasza załoga się i w ogóle wszystkie postaci w grze nie zwracają się do nas po naszym imieniu, tylko po nazwisku. Bo jakbyśmy mieli wybierać nazwisko naszej postaci, to by trzeba było nagrywać wszystkie odmiany, wszystkich ników możliwych. To jest jakieś niepojęte. Nie dałoby się tego zrobić. Tylko wybieramy tylko imię, a nazwisko jest stałe i zawsze zwracają się do nas tylko po nazwisku. To jest takie dziwne trochę. Znaczy w sensie zawsze chciałam, żeby się zwracali inaczej, ale no, nie da się. Dobra, co robimy? Bardzo przypada do gustu pewna czerwona zbroja od getów. Uuu. Nie pamiętam. Dobra, zróbmy parę zadań pobocznych, skoro już tu jesteśmy. Mamy zbadać próbki. System matano w gromadzie morza rdzawego. Dobra, morze rdzawe, system matano. Już lecę.
Może rdzawe, może rdzawe, może rdzawe. Z pytaniem morze rdzawe to jest gdzie? O, tu, rdzawe morze. Wostok Matano. Nazwisko w Adamowa, to przypomniał mi się pewien śmieszny mem związany z urodzinami Shepard. Ojej. Jaki? Dobra, pozwiedzajmy to na razie. Supej. Metal lekki. Dobrze, może być. Może być Inti. Illapa. Jakaś wielka czerwona planeta. Czaska. O, tutaj można wylądować. Apo. Jak apokalipsa. Są tu jeszcze jakieś rzeczy w tych pasach asteroid? Czy są? O. Metaliczna asteroida. Metal ciężki. Okej, dzięki Legion. Lecimy na Amazon po nasze paczki, no to też. Do której przeciągamy streamka? Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że może z jakąś godzinkę jeszcze. W sensie nie chciałabym już dzisiaj zaczynać Wirmiru, więc raczej zrobimy to co mamy jakieś inne rzeczy do zrobienia. Bo Wirmir będzie się ciągnął trochę, bo to jest dosyć długie zadanie i tam jest dużo też gadania, dużo strzelania i w ogóle wszystkiego, także to myślę, że na następnym live'ie sobie zrobimy. Więc zobaczymy, ile nam te zadania zajmą. Garu Stali. Wirmir brzmi jak mikser nowej generacji. I Wirmir przez V, jak coś. Jej, trawkę znowu mamy. Trawka jest super w tej grze. Trawka jest ekstra. Łomatko, ale mamy tu dużo rzeczy. Tu jest anomalia, szczątki i trzy struktury różne. Dobra, najpierw do anomalii pojedźmy. Cześć Samfu! No zrobiliśmy właśnie asteroidę, a teraz robimy sobie zadania poboczne dalej, które mi zostały. Teraz brzmi zupełnie inaczej. Oczywiście, jedna literka zmienia wszystko. Łomatko, ale ja w jakieś góry się wtryniłam tutaj straszne znowu. Tędy, tędy. Mako! Do boju. No serio? O Boże, czemu nie możesz tam przejść? Jesteś głupi, Mako. Nienawidzę cię. Jakiś dziurak latam. Boże, gdzie ja jestem? Super, Mako, dzięki. Tu się odwracasz w dupę strony. Świetnie, i tak muszę tam wjechać, nie mam pojęcia jak. Ocaliliśmy zakładników, czy poszliśmy za Batarienem? Ocaliliśmy zakładników. Jestem dobra, grzeczna i z miękkim serduszkiem. Ja chcę tu wjechać! Jesteś, Mako, beznadziejny! Nienawidzę cię tak bardzo, że po prostu mam cię ochotę kopnąć w dupę.
czemu on tu nie chce wjechać? Ja tu potrzebuję. Nie wjadę. Nie zjeżdżaj po tym. Boże, czemu ja to muszę wszystko dookoła jechać? Nienawidzę tej gry. Boże. Nie wjadę tu, no. Jest upierdliwe. Wjeżdżaj tam, głup... Boże. Nie wjadę tam. Boże, mnie to denerwuje. Nienawidzę tych gór w Mass Effect'cie. To jest najgorsze gówno na świecie. Rage. Nie wjadę tam, bo same góry tu są. No i teraz też tu nie wjadę, bo tu też się nie da. Znaczy... Chyba nie może się wywalić. Raczej nie tak, żeby się nie dało już wstać. No tu też nie wjadę pewnie, bo jest za wysoko, oczywiście. No, chyba tylko po to, Bartek, żeby utrudnić życie ludziom, serio. No, przez to musisz dwa razy więcej drałować po prostu po całej mapie. O, tam są w ogóle te struktury jakieś. No dobra, ale my potrzebujemy tam jechać. To są jakieś metale do zdobycia chyba czy coś, ale już mi się nie chce. No, tylko że co mi to dało tak naprawdę, bo tam i tak muszę wjechać inaczej. Jezu, to jest męczące. Nie wiem, jak ja mam tam wjechać niby. Super. Nie, niestety, Bartek. W tej części nie. Jak to zrobić? O Boże. Nie mogę sobie... mogę sobie przesunąć. Ta mapa też mi niewiele pokazuje. Chociaż tu z tej strony jest trochę niżej. Więc może... Może faktycznie z tamtej strony, nie wiem. Moim zdaniem będzie za nisko, no ale... No, niestety, Bartek. Tego nie cierpię, Mako. Zawsze jest problem, żeby gdzieś się dostać. Dobra, będę się tego uda. Tu. Jest coś. To jest ta piramidka znowu. Zabezpieczona skrzynka. Dobra. Proszę mnie w to wpuścić. O, jakiś średni pancerz. Jest tu tak pięknie, słonecznie zarzuć piosenką I'm walking on sunshine. O, jest. Zyskaj artefakt. Oczywiście, że mnie nie wpuścili do artefaktu. Dysk z danymi protean. Dobrze. Dyski z danymi protean. Jeszcze jeden mi brakuje. Tu są rzeczory jeszcze. Zestaw medyczny i jakaś skrzynka super zabezpieczona. Thank you.
Jakiś kolejny pancerz. Dobra, zobaczmy, co to za pancerze poleciały. Aha, wszystkie do dupy. Spoko. Kład? W trójce? Ojej, kłada to ja uwielbiam. To jest jeden z moich ulubionych pojazdów. Jeszcze jednym z najbardziej nielubionych przeze mnie pojazdów jest ten... Jest ten cholerny motor z Tomb Raider 4. Boże drogi. Nienawidziłam go nigdy. Dobra, tu nic nie ma ciekawego. W tej piramidce. O, i to pływadełko, no też Bartek, też źle wspominam. Boże, było beznadziejne. Dobra, tu są jeszcze jakieś szczątki. Ja bym je chciała. Miejmy nadzieję, że dostać się tam będzie trochę prościej. No, dokładnie, Seba. Nie wpadaj w dziurę. Znowu zjedziemy na dół i znowu będzie problem, żeby wjechać na górę. Tak coś czuję. Mi zaśmierdziało jakimiś papierochami. Z zewnątrz chujka. Nie spadaj, nie do dziury. No nie wjadę tam z powrotem, no nie wierzę w to. Za dużo. Najwięcej czasu stracimy na takich właśnie gównach, nie? Tam jest miejscówka, ale ja nie chcę do niej jeszcze jechać. Na takich gównach będę siedzieć 5 lat. Tam muszę wjechać. Tam są szczątki jakieś. Aha, to one i tak są w dole. Super. Tam są. Batyskaw jeszcze przeżyje, przynajmniej harpunami się z niego dobrze strzela. No, mnie się beznadziejnie strzelało harpunami z tego. Najlepszy pojazd to Jeepster 4. I pontonem się fajnie pływa. No, ponton też mi się podobał, ale... Jeep? Czy ja wiem? Nie wiem, w sumie. Dobra, dajecie mi tu coś dobrego. O Jezus, czemu to jest takie skomplikowane? O, dało mi się. Dostałam cewkę. Dobra, struktura cywilna, stacja naukowa, struktura cywilna. To najpierw jedziemy do struktur cywilnych. Chociaż pewnie i tak nas zjadą z tych struktur cywilnych. Aha. Cześć Lemon Kasia, dziękuję bardzo za followka. Pamiętam moje rozczarowanie, kiedy w Woodsgate ta bańka powietrza w pewnym momencie zniknęła i ja tam płynąłem, a tam nic i się utopiłam, o nie. No, ja też nie wiem. Ja się zawsze mylę strasznie, Seba, z tym wstecznym GP. Ja za każdym razem mam z tym problem. Zwłaszcza w jakichś customach jest ten GP wykorzystywany. Mam złe przeczucia. Średnio wygląda na opuszczoną, bo to zombie. Straszne. Cała kolonia musiała zostać przemieniona. Zombie! Zombie. Tam będzie więcej zombie.
Zombie. Proszę, zombie. Jeszcze. Latające zombie. Gdzie uciekasz, zombie? Chodź do nas. Chodź na imprezę. Gdzie on tam zwiewa, no? Będę musiała tam złazić. Co ty robisz? Zombie. Czemu nie mogę zapisać? Może ta gra jest wredna dla mnie. Skrzynka. Ciężki pancerz. Predator. Żeby coś dla mnie? Kolonia umarłych. Szukaj wskazówek. Dobrze. Tak, Raw Pristine. Jeszcze ze złych pojazdów to skuter śnieżny Star 2. Nienawidzę. Zawsze mi zjeżdża na bok z tych wąskich ram. Spadam w przepaść. O nie. To nie, ja aż tak źle nie wspominam. O, patrzcie, mamy już lepszy w ogóle sprzęt od tego widmowskiego, który mam. Nice. Dlaczego nie mam chłodnicy? Nie lubię chłodnicę. To są dziewiątki już. Ten pancerz predatorowy. Ej, a nie, bo on jest ciężki. A ja nie mogę ciężkich pancerzy. Ale kupa. Myślałam. O, dziękuję za wodę. Twoje zdrowie, Hotaru. Boże. Seba, ogólnie sprzęt dla The i Widm jest najlepszy w tej grze, tylko że ja już mam jakby słaby numerek przy tym sprzęcie. To już jest poziom... no zresztą, pewnie znowu się ze mnie nabijasz. Po co ja to tłumaczę w ogóle? Jakieś młoty, jakieś karabiny. Te akurat są słabe. Coś tu jeszcze jest ciekawego dla mnie. Tu jeszcze jest jakiś serwo-szkielet. Serwo to mi się kojarzy z tym robotem z The Sims 1 chyba. Czy nie, z The Sims 2. Boże, albo 3. Jezus, nigdy nie wiem, gdzie to było. To były te serwo-roboty. Boże, Seba! Najlepszym pojazdem jest chyba motor w Underworld. Prosto w obsłudze. No, w ogóle pojazdy są trochę lepsze w tych nowszych częściach Tomb Raidera, bo po prostu jakby sterowanie jest bardziej przystosowane też do naszych czasów, nie? To sterowanie jest takim największym problemem w starych... O, tu nie można wejść. W starych częściach klasycznych to właśnie sterowanie jest najgorsze w tych pojazdach wszystkich. Serwo był w jedynce i dwójce. Nie pamiętam, czy w trójce też. Aha, okej, okay, to dobrze pamiętam, że w jedynce. To było moje pierwsze skojarzenie. Jezu, kochałam tego robota zawsze w jedynce, on mi tak pomagał. Jeden z najlepszych w ogóle robotów ever. W trójce to były potem te plumboby jakieś czy coś. Dobra, tu mamy placówkę, tu stacja naukowa, najpierw idziemy do cywilnych. One są za górami, za lasami znowu. No, Kościelda była jakby słodka i urocza i w ogóle, ale
Ale była trochę mało przydatna. Mniej niż serwo, mam wrażenie. Bo Kościda często się bugowała. Miała problemy z ogarnięciem rzeczy. I w ogóle, a myślałam, że tu coś jest. Jakby dookoła za to przejechałam. A jednak robot to trochę lepiej ogarniał. Whitley z portala. No, portal w ogóle był super. Tak, z dodatku kariera to były te takie, które można było stworzyć własnoręcznie. Wynalazca mógł tworzyć te roboty też. Nigdy się tym nie bawiłam, kurczę, a to zawsze wydawało się fajne. Czemu ja mam snajperkę teraz, halo? Czy ty jesteś poważna? Czy ty jesteś poważna? No, widmowski sprzęt jest super, ale no, to jest trochę lepszy. Na razie. Przynajmniej póki co. Kolejny poziom! Hip hip hura! I tu są jeszcze zombiaczki. Ej, bo ja nie widzę w tym labiryncie żadnego zombiaczka. Tu jesteś. Jest tylko tam z elektroniku czy coś. Teraz nie wiem, czy on jest na dole, czy na górze znowu. Na górze znowu siedzi skupany. I to wszyscy. Nie wiem, bo się nie chce zapisać. O, cześć Precel. Silna w trójce się bugowała, w jedynce to nawet, tylko że ona tylko sprząta, a serwo też gotuje i jest ogrodnikiem i naprawia. O, właśnie, Bartek. Ciebie biegnie, jak on się cieszy na trójce. No, nie wiem, czy tak się cieszy. Dobra, dostaliśmy punkciochy znowu. Weźmy sobie to podniesienie. Tobie co robiłam? Nie wiem, co ci robiłam. Karus, powiedz mi, co ci robiłam. Redukcję chyba. Tali. A tobie chyba deszyfrację? Nie deszyfrację. Po co ja ci robiłam deszyfrację? Też redukcję. Nie wiem. Co ja ci robiłam, Tali? Powiedz mi. Nie wiem, w strzelby ci pójdę. Nie pamiętam, co ci robiłam. A dobra, zapisz. Czy wolałem Kostildę, bo jest nadnaturalna. Ja lubię magię w grach i ogólnie lubię magię. Chlała alkohol zawsze. No, ona była dziwna. Znaczy, no, lubiłam ją bardzo, ale jakby serwo był bardziej przydatny. A ja jakby nie chciałam nigdy tracić zbyt dużo czasu w Simsach na jakby robienie takich podstawowych rzeczy, bo jednak w Sims 1 energia bardzo szybko spadała, wszystko szybko spadało. Nie było czasu na ogarnienie wszystkiego. Więc ostatecznie chciałam zawsze zaoszczędzić trochę czasu. Więc no, serwo był w tym najlepszy, mi się wydaje. Matko, to jakiś żywioł nam przyszedł. Jakaś apokalipsa. No, powiem wam, że zbieramy coraz lepszy sprzęt. Tylko ja bym chciała ten widmowski najlepszy znowu, ale... Ale oczywiście go nie będzie, pewnie. Nie wiem, czy nie trzeba by było na Cytadelę jechać, żeby odblokować, ale nie jestem pewna, bo... Nigdy w tej grze, w oryginale Mass Effecta, nigdy nie miałam tak rozwiniętej postaci jak tutaj. To jest po prostu niepojęte. Nigdy nie
w pierwszej rozgrywce nigdy nie miałam dziewiątek, dziesiątek na broniach i w ogóle. To było nie do pojęcia, żeby to mieć przy pierwszej rozgrywce. Jest tu coś jeszcze, co bym mogła dostać. Tu już coś zbierałam. Tam, 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 tam. A, nie. Ta Lizora się tu chowa. Ty prowadzisz, ja idę za tobą. Dobrze, tak. Nie, chyba nic więcej tu nie ma. Max Motives. Ale w jedynce tego nie było. W jedynce się kasowało simy. Się wpisywało Move Objects On, kasowało się sima i był jak nowonarodzony. Trzeba było się wyręczać krasnalami w pracy na roli. Jak się miało dziecko, to też można było wykorzystywać. Aura live'owa daje buffa do rozwoju postaci. Nie, myślę, że to jest kwestia legendarnej edycji. Że one są takie wykoksane teraz. Te postaci, przepraszam, że mi się odbija trochę. Jestem taka niekulturalna. Dobra, idziemy teraz do stacji naukowej. Przed nami ona oszukuje. Nie, serio, muszę się wspinać znowu na tą górę rąbaną. Ja pierdzielę, po prostu nienawidzę tej góry czasami. A no, w dwójce tego w ogóle nie robiłam. Albo robiłam, nie wiem. W sumie nie pamiętam już za bardzo. Gdzie tu są jakieś zombiaczki, które można wysadzić? Cześć, zombiaczku. Cześć, zombiaczku. W The Sims 1 mam gdzieś zapisane fajne obiekty, mody w sumie, które dają wszystkie potrzeby na maksa i nie trzeba usuwać sima. O! W Sims 1 usuwanie simów chyba zabierało im punkty umiejętności. Znaczy zabierało, jeżeli nie zapisałeś gry. Jeżeli zapisałeś grę, a potem usunąłeś sima, to nic się nie usuwało. To już ogarnęłam. Jako dziecko. Cześć, Tynusia. Dzięki bardzo za wodę. Twoje zdrowie. Bo i co, usunięcie sima to jak strzał w kolano, a potem ludzie się zdziwili, że gra nie działa. No właśnie. Mam jeszcze to usuwanie w ogóle.